wzięłam 2 kotki, Szoguna i Dzielną. Już pół roku są u mnie. I tak wzięłam koty, żeby przyjść, żeby mieć towarzystwo po prostu, nie być samej. Tydzień przed wojną wzięłam jednego, tydzień po wojnie wzięłam drugiego. Się zaadaptowały, są super, naprawdę super. Wydaje mi się, że tutaj jeśli ktoś chce się zdecydować na tą adopcję ze schroniska, to już musi być tak naprawdę w 100% pewien, żeby ten kot nie przeżywał tej tragedii drugi raz, bo zdarza się niestety tutaj często, że ktoś adoptuje to zwierzę i po miesiącu jednak to nie jest to. I to zwierzę znowu wraca do tej klatki, więc to jest takie przykre na pewno. 90 psów, 150 kotów. Staramy się po pierwsze dobrać zwierzaka do ludzi, czyli do starszych ludzi nie polecamy małych kociąg, które buszują. To samo dotyczy psów. Nie polecamy super młodych psów, bo co się z nimi stanie, jak starsza osoba niestety odejdzie pierwsza. A z kolei jak ktoś przyjdzie młody, aktywny, dużo biega, jeździ na rowerze i tym podobne, no to takich zwierząt też jest dużo w schronisku, którym są specjalnie polecane dla ludzi aktywnych. Yeah.